I am on the mission to die. I am going to replant my flowers. Będę przesadzać kwiatki. Different pots and different stands. Inne doniczki i inne stojaki. Because the other pots won't fit, the vines won't fit into this stand. Te nowe doniczki, które zamieniam, nie są nowe, używane. The one I'm going to change won't fit into this base. So I am going to stand them on those ones. Będę ich tu stawiać na tym. I am mixing soil. This one has been used, but fuchsia didn't grow. Tutaj miałam fuchsię w dobrej ziemi, ale nie rosła. I just planted that fuchsia into the garden to see. There's no leaves, nothing, but I can see like maybe alive roots. Wsadziłam do ogródka. Nie ma liści, ale wygląda, że może ma żyjące korzenie. You would not believe that last night it was early in the morning, around 6 degrees. Byście nie uwierzyli, że ostatniej nocy i rano dzisiaj było około 6 stopni Celsjusza. And I will do the same thing with the other. To samo zrobię z tą doniczką. And then I have to dry this with wet cloth. Muszę wytrzeć doniczki. I will move a little bit there. Could place them over here. Może ich tu postawię. Thank you.
Nea. They go on the my usual spot. Teraz pójdą w specjalne miejsce. I will put them on the footpath as always. Stawię ich na trawę tu na chodnik, tak jak zawsze. Another 15 minutes and they will go. 15 minut i już ich nie będzie. I will clean up over here. Tutaj posprzątam and I will wash concrete. I umyję tutaj cement. So from inside will be like that. Tak będzie wyglądać z, jak się wchodzi. And I go upstairs and water those plants. I pójdę na górę, podleję te kwiaty. Washing is done. Part folded up. Pranie częściowo poskładane. Mop to do folding. And I took already one pile of tiles upstairs. Już wziąłem jedną część ręczników na górę. Nea, I will carry this upstairs. And later on, I will do the folding up of the black things, of black washing. A później poskładam wszystkie czarne pranie. Okay. Okay. Do we have room over here? Mamy tu miejsce. For tiles, I have to squeeze them over here. Muszę ich tu zmieścić. I will stack up everything into the dishwasher and after I cook lunch, I will turn machine on. Naszykuję mycie i później jak ugotuję obiad, to włączy się maszynę. My favorite. Ulubione te. Is somebody knocking? Okay, I'm going. Okay, delivery, shopping delivery. Dostawa jedzenia. Idę otworzyć drzwi.
all of those items go into the deep freezer. To wszystko idzie do zamrażalnika. Okay, first ice cream. Pierwsze lody. Ice cream. My daughter, because like she worked from home and for lunch, I don't want to cook every day. She buy for lunch frozen food. Moja córka pracuje z domu. Ja nie gotuję co dziennie i ona kupuje sobie, jak jej się coś chce innego. Ja mam dużo jedzenia, ale ona czasami coś chce innego, to kupiła sobie. No room, nie ma miejsca. It's packed up to the end, zapakowane do końca. Because I've got a lot of food for Valentina. Mam dużo jedzenia nagotowanego dla mojej wnuczki. So this one is done. Bread, chleby. Ten jest wholemeal. Ten jest taki z różnymi większymi nasionami, z rodzynkami. Bread rolls. Bułki, two shot French rolls, and she's got for her with the Vegemite scrolls. And those ones, and the other ones I need to put in the plastic bag. Those ones I have to put in the plastic bag. Włożę to jeszcze w drugą torebkę, bo teraz są takie chrupiące, a później one się zrobią inne. Pears, tutaj gruszki i mleko, and milk. Milk will go to the spare fridge. Mleko pójdzie do drugiej lodówki. Over here. Coconut drinks, napój kokosowy, Turkish dried apricots, to są suszone, VA drink, it's just fruits, napój cały z owoców, herbata. Niki sobie kupiła herbatę, chamomile, rumiankowo, wanilia i miód. Some pretzels, made in Poland. Pretzelki robione w Polsce. Parę czekoladek se kupiła. I takie paluszki. Grossini, produkowane we Włoszech. And those ones are made in the Italy, sesame and sea salt. So the drink come over here. Napój kokosowy idzie tutaj. Tea, herbata. Chocolates. And apricots here. Juice over here, sok owocowy do lodówki, Vix, to jest do nacierania się, miętowe, mentolowe, because lately we can't get out from the flu. What's that? For the carpet, na dywan, żeby pachniało. This one antibacterial, to jest do mycia.
toalet wszystkiego. And what's that? I tutaj wa posiała. I to coś do mycia się. A taka tabletka roztopi się i będzie robić, żeby się odrywało wszystko ze skrzeli. And this one is maybe good because it makes when she go to shower with the hot water, this will evaporate and that will be good for her chest. Okay. Two small packets of snack chips. Te serki malutkie, ona to je, kupuje sobie je, bo ona cały dzień pracuje w domu, chce coś zjeść. Jogurt, jogurty 12, ja kupuję duże w paczce, bo taniej kosztują, a ona sobie kupuje na porcję, tak. Dwa jogurty. Hopefully they will fit over here. What else? Ham, slice ham, szynka. I bought four hams, so we've got near extra three. Ja kupiłam cztery szyneczki, to jeszcze nie zjedzone. Okej, to mamy więcej jedno. Lettuce. And little cucumbers. Dwie sałatki i małe pomidorki idą do drugiej lodówki też. So we'll stack there in the other fridge. Nea, I will fold up all of those bags because I am reusing them. Teraz poskładam te plastikowe woreczki, bo ja ich używam do innych sklepów. One bag, if you want to buy in the shop. If you don't have anything to pack to, they charging 15 cents. Jeżeli nie masz torby, coś kupisz i chcesz, żeby ci zapakowali, to kosztuje 15 centów. To ja noszę wszystko swoje. And they go into the garage. I idą do garażu. I am working, working, and now I need coffee. Cały czas coś robię i teraz mi jest potrzebna kawa. I have cut it coffee to two a day. Teraz piję tylko dwie kawy na dzień. Can you see rose over there? Czy widzicie tam róże? I'm going to show you. This rose is just amazing. Ta róża jest przepiękna. I am admiring this rose every day and have beautiful, like a musk aroma. I ma takie zapach ma taki jak olejek różany. Przepiękny. Now I am going back to drink my coffee.
Teraz idę z powrotem pić moją kawę. And then I am going to do something else. I am trimming cosmos today. I have done in the morning. It was extremely cold. Przycinam kosmos, ile mogę. Rano przycinałam, z samego rana było bardzo zimno. Every day little bit. And it's still flowering. Codziennie troszkę przycinam i dalej kwiatki się rozwijają. Dalej kwitnie. I have prepared meat, chicken breast, schnitzels. Naszykowałam piersi z kurczaka. Later on, I will probably get from freezer gnocchis, or maybe I will do hot chips or potatoes. Później może wezmę kopytka z zamrażalnika, albo ugotuję ze dwa ziemniaki. Albo gorące chipsy. And I'm not making salad probably. Oh, we've got the green salad. And that is going to be lunch for today. Like I said before, it was very cold this morning. So I, as you can see, I am wearing my garden outfit. Jak widzicie, ubrany mam sweterek do ogródka. So you see me in the different winter long sleeve. So widzicie mnie teraz z długim rękawem. And look like autumn came and it start getting cold. I wygląda, że nasza zima zaczyna, jesień właściwie zaczyna być bardzo zimna. But never mind, sun is near, it's really warm and I am too hot outside in this jumper. Ale już słońce wyszło, jest już południe i w tej chwili w tym swetrze
szwederku, jak jestem na zewnątrz, to jest za gorąco. Okay, my next step, I'm going to do something. I hope you're enjoying watching my video, what I am doing. Mam nadzieję, że podoba wam się, czy oglądacie, co robię. This is my daily life. To jest moje codzienne takie życie. I've got lots of work and work is never ending. Ja mam dużo pracy i praca ciągle do mnie przychodzi sama. I don't even have time to watch TV. Ja nawet nie mam czasu, żeby obejrzeć telewizor. Now we going for walk. Teraz idziemy na spacerek. Anything for me? Big check tutaj. Coś dobrego dla mnie. Chucking away. Yeah. And needed the home owner. Oh, they probably are asking if we want to sell house. This is huge meal. Nie wiem, czy to zjem. Bardzo dużo. Working on the computer now. A teraz pracuję na swoim kanale.